Dokonało się. Piorun 2023, tak jak zapowiadałem, przejechał już prawie 1000 km, odwiedził mnóstwo przeróżnych miejsc, zakątków, wielkich miast, był wystawiony na najróżniejsze wyzwania, nawet o wiele cięższe niż spalinówka. Jednak to jeszcze nie koniec, przed nim wyprawa najtrudniejsza, którą planowałem jeszcze zanim złożyłem swojego elektryka. Obawiałem się tej wyprawy, m.in. ze względu na samą organizację oraz długość trasy, a także ze względu na bezsilność w razie, gdyby doszło do poważniejszej awarii. Trasa z Olkusza do Krakowa o długości 47 km przez Ojcowski Park Narodowy oraz Wieś Słoszowa, to wycieczka z poziomu ekstremalnych. Czy ten tani rower, skonwertowany do elektrycznego tanim kosztem, wytrzyma tę podróż, czy nic złego się nie wydarzy? Czy w razie awarii zostanę na lodzie w środku szczerego pola? Oglądajcie do końca. Zaczynamy w centrum Olkusza, na ten moment przejechałem około 3 km z miejsca startu, jadąc bez użycia silnika, by oszczędzać prąd na trasę. Zobaczcie, jak wolno toczy się rower bez wspomagania, dosłownie jak w smole. 10 km na godzinę to mój maksymalny osiąg przy użyciu mięśni, naprawdę tak bym nigdzie nie zajechał. Silniczku, nie zawiedź mnie, bo jak zgaśniesz, to nie wrócę do domu.
You are electrical, I am electrical. You are electrical.
Jestem zszokowany, jak szybko to przeleciało. Gdy jechałem i widziałem, jakie postępy na trasie robi elektryk i że tak szybko trasa mija, byłem mile zaskoczony. Myślałem, że będzie się to ciągnęło i ciągnęło, a jednak nie. Jesteśmy już w samym środku trasy przez wieś Słoszowa. Czemu ta wieś jest tak słynna? Ze względu na malownicze wielokilometrowe pola ciągnące się za domostwami, a sama wioska to bardzo długi pas domów o długości kilkunastu kilometrów, i gdyby nie te domy, cała okolica przypominałaby marsjańskie pustkowie. Mówi się, że w Słoszowej rośnie tylko jedno słynne drzewo, ale to nieprawda. Jak widzicie, samo centrum miasteczka jest pełne drzew. Co do niesamowitych widoków tych pól, to niestety przejeżdżając przez samą wioskę, tych pól prawie w ogóle nie widać. Najlepsze widoki są jedynie z powietrza, z ziemi nie robi to aż tak wielkiego wrażenia. Po prostu zwykła wioska jak każda inna. Przejeżdżamy teraz przez tę część wioski, gdzie pojawiają się dość spore skały wapienne. Jest to o tyle dość ciekawe zjawisko, że te skały często występują na posesjach mieszkańców. Czasem ma się wrażenie, że ich domy są przytwierdzone do tych skał, a nawet same skały są częścią domostw. Widziałem tutaj także, że mieszkańcy z tych skał kreatywnie korzystają, na przykład na ich szczytach montują anteny naziemne lub do odbioru internetu.
waste your time when you're racing for the line. Seems like a pine, but we're ready to go.
Powiem wam szczerze, że do każdej wycieczki przygotowuję się w domu, znając dobrze trasę na pamięć. Tę trasę także jadę po raz pierwszy, więc zdarzają się pomyłki, ale tego fragmentu obawiałem się najbardziej, ponieważ nie mogłem znaleźć o nim żadnych informacji. Jest to dość dziwny fragment, który pozwala na wyjście z tej doliny i znalezienie się już prawie na przedmieściach Krakowa. Niestety nic nie wiedziałem, ani o jakości drogi, ani o tym, jakie ma ona nachylenie.
najgorsze, czyli poważna usterka, poczułem ją trochę wcześniej, bo jeszcze dojeżdżając do centrum Krakowa, ale dopiero teraz odczułem ją najbardziej, zatrzymuję się, by sprawdzić sytuację. Oto co stało się z mechanizmem korbowym czeskiego Olprena. Powiem wam szczerze, spodziewałem się tego, to był jeden z tych elementów, które wymagały wymiany jeszcze zaraz po zakupie, ale akurat z tą częścią zwlekałem, bo czekałem, aż sam się w końcu rozsypie całkiem. Miałem identyczny przypadek w jednym z poprzednich rowerów i wiem, jak się to skończyło, także nie była to usterka uniemożliwiająca dalszą jazdę, natomiast nie było komfortowo pedałować takim krzywym mechanizmem. Całe szczęście stało się to tuż przed centrum Krakowa, czyli końcem trasy.
To, co elektryk odwalił w tej trasie, zapamiętam na długo, uratował mi po prostu życie. Pomyślmy, że gdyby stało się coś poważnego w tej trasie, dajmy na to w centrum Słuszowej, nie miałbym jak wrócić do domu. Gdyby pękła obręcz, rozerwała się opona, to w najbliższej okolicy nie ma nawet żadnych sklepów rowerowych, by na szybko wymienić te części. A jak w ogóle udało się wystartować z Olkusza i znaleźć się w Krakowie? Nikt za mną nie jechał samochodem, jak za zawodowymi kolarzami, po prostu samochodem dojechałem do Katowic, a z Katowic do Olkusza dostałem się pociągiem, tak samo pociągiem wjechałem z Krakowa do Katowic, skąd już wróciłem do domu. Jak widzicie, nie miałem za sobą żadnej pomocy, więc była to podróż kaskaderska i tylko w jedną stronę. Cały czas jechałem z tą świadomością, że drogi powrotnej nie ma. Szykujcie maszyny! Wkrótce przeprawa! Idziemy na tamtą stronę! Pamiętajcie, drogi powrotnej nie ma!